Halo, halo, witajcie na dzisiejszym odcinku. A dzisiaj mamy kolejną recenzję, tym razem Vinicius PTG, jeszcze przed apami, ale już go przetestowałam. I co, zapraszam Was do sklejki bramek i widzimy się w podsumowaniu. No i witam Was serdecznie w podsumowaniu, a tym razem podsumujemy Viniciusa PTG. No i tak jak widzieliście na sklejce, Vinicius, widzowie, od tego zaczniemy, ma świetne przyspieszenie na stylu Explosive, po patchu, coś pięknego jak on przyspiesza, jak biega, no wyprzedza każdego, wiadomo. No to jest jednak Vinicius, ma też swój styl biegu odwzorowany, prawdziwy, także to też mega, mega dużo daje. Kolejnym punktem będzie wykończenie, widzowie, no i ten... Ta cecha, że ma fałsza, to jest coś pięknego. Longshoty z L2, z R2? L2? Jak się robi? L2 chyba, nie? L2 się robi. Ja nie wiem, bo ja mam pamięć mięśniową. Jeśli chodzi o właśnie fałsza, no to pięknie, pięknie. Te zewniaki wchodzą świetnie. Z każdej pozycji tak naprawdę. Widzieliście też tą bramkę po Elastico, jak nad bramkarzem zmieścił tym fałszem. Coś pięknego, coś pięknego. Także longshoty, jeśli chodzi o... podania, widzowie, no to z podaniami jest ciekawie, ponieważ na karcie ma prawie tak samo ocenione długie i krótkie podania, a jednak z tymi krótkimi ma problem i to jest taki jedyny mankament tej karty, te krótkie podania, bo jeśli chodzi o długie, no to właśnie to jest dziwne, bo długie ma wybitne, bardzo dobre ma te długie podania. Poruszanie się, jeśli chodzi o agility balance, no to widzowie, no jakby nie ma o czym gadać, to jest Vinicius, jest mega zwinny, super kontroluje piłkę. Nie ma tutaj o czym rozmawiać, a jeśli chodzi o siłę, no to ta sylwetka Viniego, wiadomo, to nie jest karta, którą się jakoś giga dobrze zastawisz, jak chociażby, nie wiem, Benzemą czy Higuainem, tym z SBC. No to jest taki bardziej, wiecie, do urobienia, nie? 5 na 4, no możesz się pobawić triczkami jak najbardziej Vinim. Jeszcze z tym jego własnym właśnie stylem biegania, te triki są świetne, Boże, naprawdę się tak dobrze bawiłam grając tą kartą i robiąc sztuczki, że to jest hit. I co bym jeszcze chciała powiedzieć, to, że przede wszystkim testowaliśmy tego Viniego na napadzie, no bo szkoda takiej karty nie testować właśnie na tej pozycji najbardziej oddającej pod zdobywanie bramek. No i widzowie, jak najbardziej rekomenduję. Rekomenduję tego Viniego, jeśli Was tylko stać, to jak najbardziej, no jak najbardziej Vini jest przekozakiem, a jeszcze jest przed wszystkimi upgrade'ami, jest to Brazylijczyk, więc prawdopodobnie tych upgrade'ów trochę dostanie. Nie wyobrażam sobie, jak wtedy ta karta będzie śmigała po tych upgrade'ach. No, ja żałuję, że mnie nie stać na niego, bo wiadomo, testowaliśmy go na SharePlay'u. Tak, więc widzowie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka.